No siemanko, z uwagi na to, że test wentylatorów 140 mm zbliża się wielkimi krokami, no to było trzeba kupić jakąś nową kartę graficzną, żeby te testy oczywiście wykonać, ponieważ no z GTX-em 580 co się stało, no to chyba wiecie, może nawet nie z całą kartą, tylko z blokiem wodnym, on po prostu skorodował i prawdopodobnie już taki skorodowany kupiłem, niestety nie była to wersja Plexi, także nic nie widziałem. Dopiero jak go rozkręciłem, jak coś niedobrego zaczęło się dziać, no to zobaczyłem, co tak naprawdę jest w środku, no i blok jest do wyrzucenia. Ale wracając, trzeba było kupić nową kartę graficzną i kupiłem. Poznajcie EVGA GTX 780 w wersji już z założonym blokiem wodnym. Trafiłem na fajną okazję na Allegro i kupiłem taką karciochę. No dobra. Kupiłem takie karciochy. No dobra, no. Kupiłem trzy karty graficzne. GTX 780 od EVGA. No powiecie, chłopa powaliło. No, okazja była ok. Proszę nie hejtować, była okazja. Wybiorę sobie po prostu najlepszą kartę graficzną. Mam nadzieję, że będzie się dobrze spisywać w teście wentylatorów. Sama karta w takim Wiedźminie bez OC pobiera około 200 W w furmarku 260. Nie wiem, ile dokładnie GTX 580 mi pobierał, ale tamte temperatury były trochę za wysokie, także nawet jak będą tutaj trochę niższe, no to różnice oczywiście też wykażemy, a no komponenty całego układu chłodzenia będą w lepszym stanie, a nie prawie w 100 stopniach, czy tam 90-80, także to jest na plus. Karty na szybko podłączyłem do takiego prowizorycznego układu LC. No i taka karta z chłodnicą 360 mm EKP360 z fluktusami na 800 RPM to tak mniej więcej od 37 do 42 stopni Celsjusza. Także jak założymy sobie jedną chłodnicę EKC 140, no to te temperatury powinny być oczywiście odpowiednio wyższe. No i będziemy sobie testować, jak te wentylatory wypadają. I te testy chciałbym, żeby były bardziej dokładne, także będziemy jeszcze sobie badać temperaturę cieczy. To będzie bardzo ciekawe, bo jest ona bardziej stabilna od temperatury karty graficznej i jest bardziej dokładna, ponieważ kupiłem czujnik, który ma 1/10 dokładności, a jak wiemy, karty graficzne raportują co 1 stopień Celsjusza taką temperaturę. Także no jestem bardzo podjarany. No mega okazja się trafiła, dlatego trzy karty graficzne aż kupiłem. No pewnie jakąś sobie najlepszą lub dwie zostawię, resztę po prostu tą jedną czy dwie sprzedam dalej i tyle. No i to chyba wszystko w tym filmie. Wyczekujcie filmów z tą kartą graficzną, ponieważ jeszcze będziemy sobie zmieniać pastę termoprzewodzącą oraz termopady, żeby zadbać o tą kartę. Ona będzie, no mam nadzieję, dosyć długo służyła w teście wentylatorów. I to tyle. Do następnych filmów. Na razie. Cześć.